dobry wieczór. Witamy na pierwszej części konferencji prasowej ku meczu 1-8 Fortuna Pucharu Polski. Naszym gościem szkoleniowy Śląska Wrocław, pan Iwan Dziurkiewicz. Trenerze, poprosimy o pomeczową opinię. Witam Państwa, dobry wieczór. No cóż, bardzo duże emocje, spotkanie dosyć intensywne, ciężkie przede wszystkim. No, w boisku prawie takie błoto, które dało nam kość, mi się daje wszystkim i rywalowi i nam. Zaczęliśmy dobrze ten mecz, byliśmy bardzo dobrze ten mecz, spokojni, chcieliśmy, boisko na początku było dobre do grania. Graliśmy dobrze, w ataku pozytywnie zmieniliśmy dzisiaj taki system na 1-4-2-3-1, bo widzieliśmy, że boisko z doświadczeniem, tutaj 3 lat na tym boisku graliśmy, widzieliśmy, że tutaj czwórka obrońców będzie dobrze pasowała, będziemy dobrze ustawioni na kontratach przeciwnika, który tak naprawdę no to czekał na początku, kilka fajnych akcji, ta bramka 1-0, była ładna bramka, niedolna akcja. Po tej bramce trochę tak jakbyśmy zaczęli grać inaczej niż do momentu tej bramki strzelonej. Chcieliśmy też się jakoby cofać, żeby przeciwnik się trochę bardziej otworzył, nam dał więcej okazji, może na jakiś kontratek, żebyśmy ten wynik podwyższyć. W drugiej połowie no, boisko się robiło coraz trudniej do grania, ciężkie. Ta bramka na 1-1 też trochę nam utrudniła ten mecz. Rywal też kilku zmian zrobił, zmienił na ustawienie 3-5-2. My też po tym musieliśmy zareagować, bo po tych Gabrych i Wrubel niebezpieczni ofensywni zawodnicy. Także i w tym momencie, jak już graliśmy 1-3-5-3, to już my prowadziliśmy tą grę i byliśmy groźni pod bramką z tradycji. Rzut karny słuszny 2-1 i taka akcja w naszym wykonaniu ostatnio, jak dodaliśmy prezent przeciwnikowi, ale też przed strzelaniem rzutów karnych wykorzystaliśmy, aby podkreślić, że jesteśmy zespołem, który przychodzi zawsze jakieś wyjątkowe sytuacje, albo mamy 3 czerwone kartki, albo przeciwnik remisuje w ostatniej sekundzie, albo my wygrywamy w ostatniej minucie, także na pewno chcieliśmy tych rzutach karnych przejść dalej. To, co się zdarzyło na końcu, no więc jesteśmy skoncentrowani na piłce. Nie będę komentował zachowanie, na które ja nie mam wpływu jako trener. Także na pewno ludzie, którzy są od takiej sytuacji, będą reagować. My wykonaliśmy swoje zadanie. Dostaliśmy się tych rzutów karnych. Rywali miało swoje powody, żeby zejść. No to już nie ma sprawy. Zespół walczy do końca. I tyle. Nie wiem, co się będzie działo dalej, czy przechodzimy, czy nie, ale uważamy, że stan sportowy wykonaliśmy wszystko tak, jak trzeba. Dziękujemy. Czy są jakieś pytania? Nie ma. Dziękujemy. Proszę. Dobry, panie trenerze, Mateusz Włosek, Śląsk. Dzisiaj Michał Żuchowski ustawiony pod Erikiem Exposito na pozycji numer 10. Taki był plan na to spotkanie, żeby Michał się poruszał w takich strefach, a nie głębiej niż jest zazwyczaj? Nie, uważam, że dzisiaj Michał Żuchowski zagrał bardzo dobrze, zwłaszcza pierwszy połowę był szukał te wolne przestrzenie, ta fajna akcja, przy której Johnny Boach uderzył o poprzeczkę, ładna składna akcja z Piotrem Samcem Talarem na boku, także dzisiaj się fajnie porusza, to jest zawodnik, który jedyny zawodnik, który nie grał pierwszej minuty. To dzisiaj zagrało i uważam, że na plus, na pewno już pod koniec meczu już zabrakło siłowy niekoniecznie ze stanu boiska też i z tego, co, że nie grał dość okres czasu, nie grał jeszcze. Też znowu pewnego rodzaju no, nieporadności trochę wątpliwą mecz, no bo to podanie Denisa Jastrzębskiego w końcówce meczu to chyba jest w pewnym momencie. Nie, to są błędy, które nam się zdarzają, ale każdy zawodnik musi się tam popełniać jakieś błędy. Mi uważam,
cały czas powtarzam, że my jeszcze jesteśmy tej przy budowie zespołowej, ale to są takie momenty, które ja szczególnie, może każdy myśli coś inaczej, ale ja uważam, że to są momenty, gdzie zespół i reaguje i to może się zdarzyć każdemu. Także na pewno wszyscy byli z Denisem, wszyscy chcieliśmy pomóc, w takich momentach trzeba być razem i myślę, że w takich momentach to się buduje zespół. Dzisiaj też Erik Exposito od pierwszej minuty też po kontuzji, on dzisiaj dużo dawał, jeśli chodzi o utrzymanie piłki, przede wszystkim z przodu zastawiał się, walczył z obrońcami. Czy on jest już gotowy na 90 minut w kolejnym meczu? No, zobaczymy, no, wiecie co, to jeszcze mamy do meczu, mamy 4 dni, jesteśmy mocno pobiani. Jest kilka zawodników, które na pewno nie mogą wystąpić z meczu z Legią, także kolejne dni nam pokażą stan zdrowia wszystkich zawodników. A pan rozmawiał z zawodnikami generalnie o tym, co się stało w tych rzutach karnych? Czy jakieś opinie pan zebrał, co się dokładnie wydarzyło? Nie, wiecie, to sprawy, na których my nie mamy wpływu, stare sprawy kibicowskie, sprawy na ten moment to ja nie jestem od tego, jestem szkoleniowcem i ma swój zespół, ma wpływ na to, co się dzieje. Czyli staje pan totalnie obok tego? Nie mam, to są różne interpretacje, duże emocje, nie chcę dochodzić. Dziękujemy. Czy są jeszcze jakieś pytania? Bardzo dziękuję. Dobrej nocy. Powodzenia. Ja również. W drugiej części konferencji prasowej naszym gościem Stanisław Parka, szkoleniowiec naszego zespołu. Trenerze, poprosimy o komentarz, o opinię po meczu. Komentarz jest bardzo ciężki. Wszystko wiemy, co się stało, a ja myślę, że to, co się stało, tak nie patrzy na boiska, ale to nie była reakcja może jednego albo dwóch kibiców, ale pierwsza rzecz, co ja mogę powiedzieć, tak, że stoję za zespołem, co zrobili, ukazali support, cały świat walczy proti rasizmu, mamy banery stop rasizmu, a się stanie to, co się stalo. Także zespół ukazał to, że stoi za majsem, a to by nie mało być na boiskach, ani nigdzie na świecie. Co możemy powiedzieć ku meczu jest to, że mi ukazali charakter, dwa razy my przegrawali, mogliśmy ten mecz wygrać przed końcem meczu, byli karne a stało się to, co się stało. A też nie rozumiem decyzji, że karne byli przed kibicami naszego przeciwnika, a my wygrali los. To było powiedziane, że penalty będą tam. Nie rozumiem temu, lebo nie musiało się to stać, gdyby
ten los, ktorý sme vyhrali, by byl na druhej strane boiska. Ďakujem, ešte pytania. Dobrý, panie trenerze, Mateusz Włosek, Śląsk. Ja chciałem spytać, czy miał pan już wcześniej taką sytuację w swojej karierze, też nie tylko trenerskiej, ale i piłkarskiej, że no, piłka nie była najważniejsza w tym momencie? Ja może powiem, że są ważniejsze rzeczy niż je mistrzostwo w Pucharu, a zespół ukazał, co ukazał, okazał support swojemu zawodnikowi, kamarátovi, przyjacielowi. Nie stalo się mi to, ale byli tam takie rzeczy, że można jeden, dwa kibici można to robili, ale to się dalo, ale nie 200, 300. To jak 200, 300. To jest too much, ale bardzo dużo, bardzo dużo. Dziękuję, czy chciałeś pytanie? Dziękuję, Andrzej.